Witam wszystkich w kolejnym odcinku podcastu Aktywne Czytanie Rozmowy. I rozmowa dzisiaj będzie bardzo wyjątkowa, dlatego że aż dwie osoby, Ania Grzyb i Tomasz Samojlik, to są rodzice, jak to wczoraj powiedziała Małgosia z wydawnictwa Agora dla dzieci, rodzice małej borsuczki, Tarmosi. I właśnie o małej Tarmosi, chociaż trochę też o dużej, będziemy rozmawiać. Dzień dobry, witam Was serdecznie. Dzień dobry, witam. Dzień dobry, cześć. Dzięki, że zgodziliście się na to spotkanie i że udało nam się zgrać tak super, że możemy we trójkę porozmawiać. Tomek, ja wiem, że ty masz pod ręką Tarmosię. Pokazuj od razu, o czym my rozmawiamy. Ja tutaj na naszej rozmowie też oczywiście zarzucę później, jak będę montować zdjęciami ze środka. Pięknie, tak dramatycznie wjechałeś. Bardzo fajnie to wygląda. I oczywiście teraz... dla przypomnienia. Tak. Dokładnie, właśnie miałam powiedzieć, że ja tutaj mówię o małej Tarmosi, o dużej Tarmosi, więc pierwsze pytanie do ciebie, Tomasz. O co chodzi z tymi Tarmosiami? Dlaczego jest duża Tarmosia, żeby nie powiedzieć gruba Tarmosia, i są te małe? Opowiadaj. Duża Tarmosia, dobra. Duża. Dobra. Więc idea jest bardzo prosta. Duża Tarmosia to jest bardzo poważna powieść kryminalna z dreszczykiem dla dojrzałych czytelników, dojrzałych w sensie takich siedmiolatków i więcej, a okazało się, że sama postać jest na tyle popularna, że część czy segment rynku poniżej tych siedmiu lat też się domagał swojej wersji opowieści o borsuczce, no, która jest po prostu, nie jestem obiektywny, ale przyznacie, rewelacyjna, zwłaszcza w wykonaniu Ani. I stąd zrodziła się myśl, żeby stworzyć troszeczkę lżejsze, zarówno jeśli chodzi o fabułę, jak i wagę samej książki, bo tutaj tak jeszcze, żeby to zobrazować, proszę Państwa, gruba Tarmosia, jak powiedziałeś, czy duża Tarmosia, i nasze najnowsze dzieci, mała Tarmosia, więc te książeczki są na jeden raz, nie trzeba ich dzielić na kilka posiedzeń, mają prostszą, ale nie jakąś prostacką fabułę, nadal są bardzo mocno osadzone w biologii, ekologii gatunku, o co dbam całym sercem, no ale przede wszystkim dają większe pole do popisu Ani, nareszcie, która tu mogła już naprawdę poszaleć ze swoimi umiejętnościami, przedstawić nam cały świat Tarmosi, w odróżnieniu od tej dużej powieści. Tutaj całość stoi ilustracją. Aniu, w takim razie jesteś wywołana do tablicy i nie wiem, czy widziałaś w grupie Aktywne Czytanie, czy na Facebooku, jak wrzucałam właśnie zdjęcia z jednej Tarmosi mniejszej, no był zachwyt i nadal tam widzę te komentarze i ciągle ktoś podbija post, bo faktycznie to jest coś przecudownego. Zachwycające są te kolory, takie bardzo, bardzo wyjątkowe. I po prostu ma się wrażenie, że wchodzi się do tego świata Tarmosi. Opowiedz proszę, Aniu, jak to było, jak rozwijałaś skrzydła i jak się pracowało, tworząc właśnie te małe Tarmosie? To znaczy, małe Tarmosie, w ogóle to jest fajna historia, bo małe Tarmosie przecież wyszły z dużej Tarmosie. O, ja też. Dokładnie. One troszeczkę ewoluowały, dlatego że przy dużej Tarmosi, duża Tarmosia to była w ogóle chyba pierwsza tak naprawdę poważna książka dla dzieci, którą zilustrowałam. I tutaj kiedyś, dzięki mojemu szczęściu, udało mi się kiedyś poznać Tomka, który z tą propozycją wyszedł z ilustrowania tej książki. I powiem szczerze, że tak naprawdę to od tej Tarmosi, od dużej Tarmosi zaczął się mój styl rysowania zwierząt. Ja specjalnie do tej Tarmosi troszeczkę swój styl zmieniłam, bo kiedyś rysowałam zupełnie inaczej. I już wtedy zdecydowałam, że te zwierzątka, które będą przedstawione w książce Tomka, będą raczej realistyczne. Ale chciałabym, żeby też miały swój charakter i, no bo wiadomo, tam każdy z tych postaci ma fantastyczny charakter. Natomiast jeśli chodzi o małą Tarmosię, tutaj to troszeczkę musiałam, właściwie to nie myślałam, powiem szczerze, to samo wyszło z siebie. Jeśli porównamy dużą i małą Tarmosię, to tu zwierzątka, mam wrażenie, stają się coraz bardziej ekspresyjne. Tak. W dużej Tarmosi to nadal jeszcze szło w taki realizm, a tutaj w tej malutkiej to już jest bardzo dużo ekspresyjności na pyszczkach tych zwierząt. Ja się bardzo starałam oddać te wszystkie emocje, które Tomek opisał w swoich opowiadaniach. I generalnie powiem szczerze, wszystkie zmiany, które jakby były w stosunku do dużej Tarmosi, wychodziły same przez się.
Wprowadziłam też dużo kolorów. Tak. To chyba była pierwsza książeczka, którą ilustrowałam. I to wyszło samo przez się, dlatego że tutaj bardzo dużo akcji dzieje się w lesie. No ale jak wiemy, teoretycznie, jakby ktoś to zapytał na przykład dziecka, to każdy myśli, że las to jest zielono-niebieski. Dokładnie. A to nieprawda. To znaczy, te kolory się zmieniają w zależności od pory roku. I ja też chciałam troszeczkę takiej bajkowości i takiego klimatu w tych ilustracjach oddać, dlatego jest tak dużo kolorów. A poza tym chciałabym, żeby te ilustracje różniły się też od siebie i żeby przyciągały wzrok. No fantastycznie to wyszło. Ja ci powiem, że po prostu jakbym miała takie plakaty, powiesiłabym sobie na ścianie od razu, bo myślę, że one właśnie te ilustracje, zresztą taka grupa wiekowa jest tutaj dla tych książek przeznaczona, one no faktycznie oddają i emocje, i to, co się dzieje, i akcje. Tomek, co tam piszczy w tej norze? Coś ty tu wymyślił, powiedz. Wiesz, to jest nie do końca tak, że ja to wymyśliłem. Te historie bardzo mocno bazują na tym, co my, naukowcy, obserwujemy, jeśli chodzi o zachowanie borsuków i zwierząt, które żyją w ich otoczeniu. I tak naprawdę za każdą z tych historii, na razie mamy dwie. Tak. Nie chcę tutaj za mocno wybiegać w przyszłość, ale jeżeli wszystko się ułoży, to tych historii będzie więcej. Mhm. I za każdą, bez wyjątku, z tych historii stoi jakaś obserwacja dotycząca zachowań przede wszystkim borsuków. I książeczka Co w norze piszczy, czy w norze straszy, jest poświęcona właśnie norom borsuczym, które dla mnie jako biologa są jednym z najbardziej fascynujących zagadnień, bo o rany, to przepraszam, ja mogę godzinami, ale proszę bardzo. W największym skrócie chodzi o to, że chyba nie ma innego takiego gatunku w naszej szerokości geograficznej, który nie tylko budowałby tak rozległe systemy podziemnych nor, ale też użytkował je całymi pokoleniami, dziesiątkami, jeśli nie setkami pokoleń. I to mnie tak zafascynowało, tak zainspirowało, że ta nora borsucza pojawia się zarówno w Dużej Tarmosi, jak i w Małej Tarmosi, w pierwszym duecie książeczek. Bo jeżeli sobie wyobrazimy, że taka nora to jest tak naprawdę odpowiednik ludzkiego zamku warownego, używanego przez jakiś ród od pokoleń, no to natychmiast na myśl przychodzą nam jakieś historie o duchach i nawiedzonych rzeczach, które w zapomnianych korytarzach tego zamku można spotkać. I to samo dzieje się tutaj, tylko oczywiście nie ma żadnych duchów. Spoiler. No oczywiście, oczywiście, że nie ma. Ale to możemy powiedzieć też o tym, jakie inne zwierzaki pojawiają się oprócz borsuków, prawda? Bo nie wiem, wygadujemy, no żeby też rodzice, którzy nas będą oglądali, wiedzieli, czego się spodziewać. Więc w tej norze Tarmosia spotyka swojego nowego przyjaciela, jeża. Fantastyczna postać. I ciebie, Aniu, zapytam o tego jeża może trochę więcej, bo rozumiem, że współpracowaliście tutaj, jeśli chodzi o nadanie mu takiego fantastycznego charakteru. Powiedz proszę o tym jeżu dwa słowa. Co to jest za typ? No, tutaj troszeczkę, tak naprawdę tu się mocno kierowałam opisem Tomka, bo właściwie te ilustracje wychodzą same z siebie. Tomek tak to ładnie i barwnie opisuje, że one po prostu same nabierają tego charakteru i tak samo przez się wychodzi tak naprawdę. Natomiast powiem szczerze, dla mnie każda z tych książeczek jest nowym wyzwaniem, dlatego że czasami uczę się rysować te zwierzątka od nowa. I na przykład, powiem szczerze, jeża rysowałam w życiu raz, więc ten jeż tutaj tak naprawdę też był dla mnie wyzwaniem. I może dlatego, że tak bardzo się skupiłam na rysowaniu tego jeża, a może dlatego tak się podoba. Fantastyczny jest ten jeż, czyli w takim razie... A właśnie, Tomku, to jest tak, że jak Ania rysuje i no dobra, tutaj powiedziała, że uczyła się trochę, czy to jest tak, że ty tak bardzo jako naukowiec kontrolujesz, że ten jeż powinien wyglądać no właśnie tak, a ten borsuk tak, że tam nie można, że tak powiem, odwinąć żadnego numeru, żeby było jakoś bardziej zabawnie, no właśnie bajkowo. Jak wygląda współpraca między wami? Z mojej perspektywy rewelacyjnie, bo wiesz co, Ania dostarcza taki produkt, że się tak brzydko wyrażę, że tam mucha nie siada, tam się nie ma absolutnie do czego przyczepić. A poza tym ja myślę, że jako też rysownik jestem bardzo otwarty na wszelkie pomysły, wszelkie inwencje, na właśnie wprowadzenie mimiki zwierząt, co mi się szalenie spodobało, bo te zwierzaki bardzo realistyczne. Ja nie potrafię narysować tak realistycznego borsuka, jeża czy kuny, o których za chwilę.
A Ania potrafi to zrobić bardzo realistycznie i jednocześnie jeszcze pokazać na tych pyszczkach, na tych mordkach całą gamę emocji. Więc nie, z mojej strony, Ania, tutaj jeszcze raz na twoje ręce serdeczne gratulacje. Z mojej strony to jest tylko opad kopary i mienie się na widok kolejnych wersji tych ilustracji, bo trzeba jeszcze zaznaczyć, że jeżeli będziecie Państwo mieli okazję kiedyś zobaczyć Anię Grzyb na żywo, to proszę ją poprosić, żeby pokazała szkice, bo to jest jeszcze klasa sama w sobie. Ania ma ogromny talent, którego ja bardzo zazdroszczę i bardzo się cieszę, że część tego talentu mogę wykorzystać w naszych wspólnych książkach. Super. No to fantastycznie, że ja widzę, że wam się super współpracuje, bo z jednej strony te piękne ilustracje, z drugiej strony zabawne, ale jednocześnie edukacyjne historie od ciebie, Tomku. I teraz ja się właśnie tak zastanawiałam, czy ta tarmosia, ta mała tarmosia, ona będzie odebrana przez dzieci, no ale też rodziców, no bo nie oszukujmy się, czytamy wspólnie, jako coś edukacyjnego, czy jako właśnie bardziej żartobliwego, bajkowego? W co ty celowałeś, pisząc tę historię? Wiesz co, to nie będzie chyba bardzo odkrywcze to, co powiem, ale w każdej książce, która wychodzi spod mojej ręki, staram się przede wszystkim, żeby to, historia była na pierwszym miejscu, żeby fabuła była zabawna, straszna, wciągająca, w zależności od książki. I dopiero gdzieś tak w tle między wierszami staram się upchać tyle tych naukowych informacji, ile tylko wlezie. Plus jeszcze bardzo na sercu leży mi taki pozytywny przekaz. Mhm. To znaczy, za każdym razem, kiedy opisuję jakąś zwierzęcą rodzinę, no to chciałbym pokazać, jak stosunki w tej rodzinie mogą rzutować na stosunki w naszych rodzinach. Jak można ze sobą gadać, współpracować, czasem się pokłócić i obrazić na siebie, ale na koniec dnia, czy w przypadku bursuków nocy, pójść po rozum do głowy i jednak uzgodnić, że współpraca będzie lepszym rozwiązaniem niż obrażanie się na siebie nawzajem. Ej, albo pójście na jakieś kompromisy. Ja właśnie miałam takie poczucie, że tak opowiadasz o borsukach i rozumiem dlaczego, bo to twoja fascynacja i jakby twój zawód i wiadomo, że jesteś w tym specem, ale jednocześnie opowiadasz o rodzinach i to bardzo, bardzo mnóstwo, myślę, dzieci tutaj się odnajdzie swoje rodziny. Mamy tutaj rodzinę, już można powiedzieć, wielopokoleniową, bo oni mieszkają razem z dziadkiem, który jest przezabawną również postacią, zwłaszcza właśnie w tej historii o noże, gdzie on im tam smrodzi i to jest w ogóle cały temat. Ale w tej drugiej książce, jeśli mógłbyś pokazać właśnie, kiedy, czy borsuki się bawią, ona ma taki tytuł. No i znowu właśnie tutaj mamy ten moment, kiedy Tarmosia ma ochotę się pobawić, bo widzi, jak bawią się kuny. Borsuki są takie poważne i dla nich zabawa w ogóle nie wchodzi w grę. One są zajęte obowiązkami domowymi. Czy to tak to jest naprawdę z tymi borsukami, że, czy w ogóle ze zwierzętami leśnymi? One się potrafią bawić, czy nie potrafią? Jak to jest? Słuchajcie, to wygląda tak, że jak się obserwuje życie zwierząt, zwłaszcza naukowo i podsumowuje ich czas aktywności i tak dalej, to wychodzi na to, że one są non-stop zajęte. Ze względu na to, że jednak dostarczanie sobie pokarmu, zapewnienie bezpieczeństwa swojej rodzinie, w ogóle rozród, potem trudy związane z zimą, która dla większości gatunków jest bardzo ciężkim okresem, to wszystko sprawia, że ten rozkład dnia czy nocy dzikich zwierząt jest bardzo, bardzo mocno zapchany. To nie tylko my ludzie mamy kalendarze wypchane po brzegi różnymi aktywnościami, ale zwierzęta też. I w tym wszystkim, czy w kontekście tego, czasami bardzo zaskakujące są obserwacje zwierząt, które ni z tego, ni z owego decydują się po prostu pobawić. Mhm. To jest tak urocze, tak w pierwszym momencie dziwne, ale po chwili staje się to zupełnie naturalne, że tak, one też mają ten moment wytchnienia i to nie tylko młode osobniki, co byśmy przyjęli z absolutnym zrozumieniem. Przecież to są dzieci, no wiadomo, że się bawią. Naukowcy dopowiedzieliby za chwilę, że no tak, to jest zabawa, dzięki której one się uczą różnych zachowań, reakcji na różne sytuacje i tak dalej. Ale nie. Dorosłe osobniki, jak się nadarzy okazja, to też potrafią się świetnie bawić. Dotyczy to również borsuków, które jeżeli natrafią na powiedzmy górkę z ładnym błockiem, no to pewnie, że na zadku się przejadą jak na sanku. No jasne. Serio mówisz? No pewnie, że tak. O, wow. Dlaczego nie? A dlaczego by nie? Dlaczego nie ubarwić sobie tego dnia? Podobnie robią wydry w Puszczy Białowieskiej. Oczywiście kuny, które są
No, tu bardzo ważnym graczem, bardzo ważnym wątkiem, oczywiście. No bo czyli znowu kolejna książka i kolejne zwierzaki poznajemy. Tam był jeż, tutaj są kuny i one są przeurocze i świetnie się bawią. Super, one się szyszką bawią w ogóle, nie wiem, czy to powiedzieliśmy. No tak, bo i rzeczywiście takie zwierzaki, jeszcze lisy należy dołożyć do tej gromadki, ojku, i jenoty też, dlaczego nie? Te wszystkie zwierzaki potrafią znaleźć sobie taką, powiedzmy, zabawkę, jakiś patyczek, szyszkę, owoc leśny, cokolwiek, w najgorszym razie swój ogon, i faktycznie czasami się potrafią zaangażować w zabawę do tego stopnia, że no, znamy takie sytuacje z naszej pracy, z naszych doświadczeń w lesie, że po prostu wejdą na obserwatora, na naukowca w tej zabawie i dopiero potem ze zdziwieniem stwierdzą, że o rety, to chyba za daleko poszło i zwiewają w krzaki. Więc ta zabawa jest autentycznie częścią, może nie jakąś zasadniczą, nie super istotną, ale jest częścią życia zwierząt, i chciałem w tej książeczce pokazać, że taka postawa rodziców, którzy mówią, nie, nie, tutaj zajęcia, tutaj praca, tutaj to, tutaj tamto. Czasami my powinniśmy się też opamiętać i wziąć przykład ze zwierzaków, z rodziców tarmosi, którzy też w końcu uznają, że tak, tak, obowiązki obowiązkami, ale ten moment na wspólną zabawę należy znaleźć. To jest właśnie ta super historia w części o szyszce, ja ją tak sobie roboczo nazywam, że no właśnie, najpierw jest, że nie, nie i nie, że praca jest najważniejsza, a później i jakby ta tarmosia jest taka smutna i to też widać właśnie na ilustracjach i takiej się robi przykro, bo ona widzi te bawiące się kuny i później rodzice i w ogóle idą spać i dopiero na drugi dzień rodzice sobie przemyśleli, i dopiero wtedy doszli do wniosku, że no dobra, no czasami można odpuścić, bo to nam sprawia bardzo wiele radości. I a propos tej zabawy właśnie, wyście jeszcze wykombinowali na końcu każdej książki, że są takie jakby ćwiczenia, taka aktywność dla młodych czytelników, gdzie oczywiście nie trzeba mieć szyszki, chociaż można, nie ma żadnego problemu. Tutaj można mieć piłkę. Anio, ty tu narysowałaś normalnie ćwiczącego borsuka. Powiedz, jak to tworzyłaś? Czy po prostu patrzyłaś, nie wiem, na postacie ludzkie i jak one robią różne ćwiczenia? Tutaj z kolei mamy ćwiczenia takie jakby buzi i języka, więc też super. Powiedz, jak się pracowało przy tych właśnie mniejszych ilustracjach, które są no, pomysłem na zabawę dla dzieci. To było bardzo sympatyczne, bo w ogóle sama możliwość wyobrażenia sobie takiego ćwiczącego borsuka, same z siebie są takie fajne, misiowate i dość śmieszne, to już w ogóle było strasznie fajne, więc powiem szczerze, że ja mam zawsze dużo frajdy przy rysowaniu tych ćwiczeń, tych aktywności na końcu książki. A czy ty widziałaś kiedyś borsuka żywego? Niestety nie, ja jestem typowym mieszczuchem, mieszkam w blokach, bo już szczerze marzy mi się strasznie zobaczenie borsuków na żywo, ale niestety nie miałam jeszcze okazji. Czyli jak rysujesz, nie wiem, tego jeża, czy właśnie kuny, czy borsuki, to rozumiem, że korzystasz z takich materiałów, ze zdjęć gdzieś tam z internetu. Możesz powiedzieć, jak wygląda taka praca właśnie od kuchni trochę twoja? Tak, generalnie zawsze korzystam z materiałów z internetu, znaczy przeglądam sobie zdjęcia, oglądam filmy, bo powiem szczerze, można znaleźć w internecie dużo fajnych filmów, na przykład bawiących się borsuków, bo gdzieś rzeczywiście przyrodnicy filmują te borsuki i wrzucają. W tych książeczkach na przykład i jeże, a szczególnie kuny rysowałam od samego początku, więc na przykład też się sama dużo uczę, bo na przykład nauczyłam się, czym się różni kuna leśna od domowej, a się różnią, trzeba sobie sprawdzić. Oglądam sobie zdjęcia, patrzę, jak one wyglądają, jakie mają proporcje łapek, robię sobie szkice i potem na podstawie tych szkiców powstają już gotowe ilustracje. A powiedz, ile ci to zajęło, tak odkąd dostałaś, że no już dobra, jest hasło robimy, prawda? Bo wiadomo, że wcześniej są najróżniejsze rozmowy. Ile to zajęło od dostania tekstu do jednej książki do zamknięcia tematu? Jak to się długo rysuje? U mnie może można powiedzieć, że dość długo, dlatego że ilustruję książki jakby dodatkowo. To jest moje hobby tak naprawdę. Więc ja normalnie nie jestem freelancerem, tylko chodzę do pracy, więc do pracy przychodzę i rysuję sobie ilustracje do książeczek. Więc zajęło mi to może trochę dłużej niż powinno, ale generalnie na książeczkę to jest około miesiąc, półtora miesiąca
jeśli chodzi o zamknięcie całej pracy. Mhm. No to wcale nie jest tak długo. Myślałam, że dłużej. Wydawało mi się, że ta praca będzie dłuższa. Ale to jest po prostu genialne, że się odnaleźliście, skoro ty nie jakby zawodowo zajmujesz się czymś innym. Więc super, żeście na siebie wpadli i tworzycie razem książki. A propos tworzenia właśnie tych książek, powiedz Tomku, jeszcze ciebie zapytam o te ćwiczenia, o te aktywności Tarmosi. Dlaczego, skąd ten pomysł? Bo tak, mamy edukację, mamy historyjkę i jeszcze dodatkowo to, dlaczego tak jest? Wiesz co, bo ja lubię jak książka ma jeszcze jakiś taki bonusik na koniec. Mhm. Czy to będzie strona z jakimiś zagadkami, które pozwolą dziecku, a także rodzicom, którzy często czytają te książki dzieciakom, odświeżyć wiadomości, coś jeszcze nowego, czegoś nowego się dowiedzieć. Albo jak w tym wypadku, bardzo liczę na to, że ta strona z ćwiczeniami, tak super narysowana przez Anię, to będzie motywacja, żeby razem z dzieckiem albo się powygłupiać, porobić te różne miny, które tak naprawdę nie są tylko wygłupianiem się, bo te ćwiczenia poszczególnego pyszczka to są tak naprawdę ćwiczenia logopedyczne. Tak. Tak samo zabawy z szyszką, czyli w tym wypadku z piłką, to nie jest tylko zabawa dla samej zabawy, ale takie ćwiczenia ogólnorozwojowe, które bez żadnego problemu można włączyć w taką codzienną gimnastykę i na pewno one dzieciom nie zaszkodzą. I w każdym kolejnym tomie staram się coś takiego umieścić, co nawiązuje do fabuły, a potem jest taką fajną motywacją, żeby wstać z tego łóżka czy krzesła i razem z rodzicem zrobić serię fajnych bursuczych ćwiczeń. Trochę się pośmiać, może się wywrócić na zadek, no ale generalnie dobrze się pobawić wspólnie, zrobić coś razem. Czyli totalnie aktywne czytanie, no nie oszukujmy się, tak jest. Ale powiedziałeś, że w kolejnych tomach, więc ja cię tutaj złapię jeszcze za słowo. Nie do końca wiemy, czy możemy zdradzić, o czym będą kolejne tomy i czy będą kolejne tomy. No to powiedzcie, co tam gotujecie, co szykujecie. Chyba możemy powiedzieć, że bardzo byśmy chcieli, prawda, Aniu? No tak, to bardzo, to możemy powiedzieć. Możemy też powiedzieć, że w każdym tomie pojawi się, poza rodziną Tarmosi, bo jeszcze nie wymieniliśmy, jest Tarmosia, no właśnie, jest mama Majra. I to jest w ogóle super postać, to jest taka mama, która wszystko ogarnia. Tak. Jest tata Melo, którego mama nazywa Meluś. I tata też jest super, bo to jest taki facet, który myśli, że jest w ogóle taki silny i taki mądry. Do czego to się okazuje? No i jest dziadek z Kjoldur. No i wiadomo, że on czasem nie za ładnie pachnie i czasami coś palnie, no ale to jest taki właśnie dziadek, jakiego nam wszystkim brakuje, a jeżeli mamy, to w ogóle zazdro. Tak. Czyli ciepły, kochający, który kiedy trzeba, to swoją mądrością jest w stanie nas wybawić z różnych tarapatów. Gdzieś tam wesprze. Więc poza tą rodzinką w każdym tomie pojawi się ktoś albo coś ciekawego, absolutnie osadzonego w biologii, ekologii, życiu prawdziwych borsuków, ale jednocześnie w każdym tomie będzie jakiś inny motyw przewodni. Będzie śmiesznie, będzie strasznie, będzie dramatycznie, będzie smacznie, będzie smrodliwie. No, jeśli wszystko się powiedzie, to mam nadzieję, że Państwo będziecie się długo cieszyli tą serią, bo borsuki to jest w ogóle taki gatunek, który dostarcza, zwłaszcza naukowcom, mnóstwa pociech. No właśnie, bo to jest też takie nietypowe, że no dlaczego borsuki wybrałeś do tej serii? No las jest pełen zwierząt, które można by pomyśleć, że dzieci bardziej skojarzą, nie wiem, lisa czy jakieś inne takie bardziej znane zwierzę. A dlaczego borsuki właśnie? Bo wiesz co, mnie bardzo pociąga odkrywanie takich trochę zapomnianych bohaterów. Zapomnianych w tym sensie, że właśnie wszyscy przechodzą nad nimi do porządku dziennego i myślą sobie, że to jest bardzo banalny gatunek, no ten borsuk, taki misiowaty z tymi śmiesznymi paskami, co w nim ciekawego. A kiedy człowiek zaczyna sięgać głębiej, czy w literaturę, czy w doświadczenia naukowców, to się okazuje, że pod tą banalną powłoką kryje się naprawdę niesamowity bohater tych wszystkich opowieści. No to wymień trzy rzeczy, które są takie wyjątkowe, jeśli chodzi o borsuki. Słuchaj, przede wszystkim maska borsucza. Do dzisiaj trwają dyskusje, po co, w jaki sposób ona się wykształciła i czemu służy. Mhm. Zresztą to, jak wszystko dobrze pójdzie, Państwo będziecie mogli prześledzić w jednym z tomów małej Tarmosi. Po drugie, czystość tych zwierząt. No,
Trudno sobie wyobrazić duże zwierzę, zwłaszcza ssaka, który bardziej dbałby o czystość, dzikie zwierzę tak na marginesie, który bardziej dbałby o czystość niż borsuki, które systematycznie sprzątają swoje podziemne sypialnie, które zakładają oddzielne miejsce na toaletę. One absolutnie nie pozwolą sobie, żeby w swoich korytarzach, a już nie mówiąc o komorach do spania pod ziemią, zostawić to i owo, bo tylko pachniało, bo to będzie im przeszkadzało, więc zakładają specjalne latryny poza obrębem swojej nory i tam grzeczniutko chodzą załatwiać swoje potrzeby, co jest niesamowite. Wow, no. Po trzecie, sama nora. Wspomniałem o tym, że ona może być użytkowana przez dziesiątki, jeśli nie setki pokoleń, ale są badania, które pokazują, że korytarze, które ciągną się pod ziemią, mogą się ciągnąć kilometrami. I to tak niesamowicie działa na moją wyobraźnię. Wizja labiryntu, który ciągnie się kilometrami pod ziemią, pod jakimś wzgórzem i tam są zapisane ślady łap borsuków sprzed nawet kilkuset lat, bo w Puszczy Białowieskiej mamy norę aktywnie użytkowaną, która pierwszy raz była opisana ponad 200 lat temu. No, będę wymieniać dalej? No super, fantastycznie. Fantastycznie. Ja się właśnie bardzo cieszę, że to borsuki i że to jest takie wyjątkowe zwierzę i mniej popularne. Bardzo doceniam to, że właśnie tak to wygląda. No dobrze, słuchajcie, opowiedzieliście bardzo dużo o małej tarmosi z uśmiechami na twarzy, dlatego że no, to jest cudowna seria, prześliczna, mądra i widać, że tutaj Tomek wszystko przemyślał, jeśli chodzi o pisanie, więc pozostaje trzymać kciuki za to, żeby tarmosia, ta seria się rozrastała. A czekaj, bo jeszcze teraz mi przyszło takie pytanie do głowy, jeśli chodzi o dużą tarmosię. Czy coś kminicie z dużą tarmosią, jakąś na przykład kolejną, czy na razie nie? Na razie nie mogę potwierdzić ani zaprzeczyć. Aha, tak. To mrugnij tylko, jeśli tak. Okej. Tak. No, duże powieści z serii Zwierzaki, wydawnictwa Agora dla dzieci, to jest inny zwierz. To jest też rzecz, która bardzo mi się podoba. Tam mogę trochę więcej napisać, trochę bardziej skomplikowanych fabuł i rzeczy, i zwrotów akcji. I na pewno będę chciał to kontynuować. I na pewno tarmosia wcześniej czy później powróci również w tej formie. Aniu, a jeszcze ciebie zapytam, bo ja oczywiście tak się żegnam, a potem milion pytań mi przychodzi do głowy, bo na koniec chciałam ci życzyć też mnóstwa, wiesz, nowych, że tak powiem brzydko, zleceń, jeśli chodzi o ilustrowanie książek dla dzieci, ale nie wiem, czy ty byś tego chciała, czy chciałabyś zostać taką ilustratorką na cały etat, czy raczej kochasz swoją pracę, kochasz to, co robisz i może jakoś podzielić, ale niekoniecznie rzucać. Nie mogę narzekać na swoją pracę, ale powiem szczerze, to jest moja pasja i strasznie mi się to podoba. Poza tym uwielbiam to, że mogę dzięki Tomkowi rysować zwierzątka, bo najbardziej lubię rysować zwierzęta, powiem szczerze. Rozumiem. Jeśli mogłabym mieć więcej zleceń i rysować więcej zwierząt, to byłabym przeszczęśliwa. No i fantastycznie, widzisz, już mamy taką, takie informacje, trochę więcej o tobie. I od razu sobie wyobraziłam, że fajne by były puzzle takie wielkie z taką tarmosią. To by było coś fajnego. Do wydawnictwa Agora dla dzieci kieruję taki pomysł, być może oni coś wymyślą i dadzą radę. A wam bardzo, bardzo, bardzo serdecznie dziękuję za dzisiejsze spotkanie, za wasz czas i za te ciekawe opowieści. I mam nadzieję, że zobaczymy się przy kolejnych małych tarmosiach. Trzymamy za to kciuki, prawda? Bardzo mocno. Bardzo mocno. Dziękuję wam za spotkanie.